Fenrir był tak ogromny, że podczas ziewania szczęka dotykała nieba, a żuchwa ziemi. Bogowie obawiali się, że gdy wilk podrośnie, może im zagrozić. Postanowili więc spętać go łańcuchem zwanym Loding. Jednakże bestia wyswobodziła się z niego, a także z kolejnego, dużo mocniejszego, nazwanego Dromi. Karły uplotły więc magiczny sznur zwany Gleipnirem. Zrobiono go z odgłosu stąpania kota, brody kobiety, korzenia skały, ścięgien niedźwiedzia, oddechu ryby i śliny ptaka. Bogowie zabrali wilka na wyspę, gdzie mieli go spętać magicznym sznurem, ale Fenrir wyczuł podstęp. Postanowił zgodzić się na związanie Gleipnirem pod warunkiem, że jeden z bogów włoży dłoń w jego paszczę. Podjął się tego bóg Tyr, jednak gdy bogowie spętali już wilka, Tyr nie mógł się oswobodzić. Wtedy rozwścieczony Fenrir odgryzł mu prawą rękę.